Moi drodzy, chciałbym dzisiaj przypomnieć, zainspirować nas do tego, co jest takim wielkim posłaniem, wielkim wyzwaniem skierowanym do wszystkich Bożych dzieci. Wiemy, albo powinniśmy wiedzieć, że Bóg jest ciągle zaangażowany przy żniwie. Mówiąc o żniwie, Bóg jest ciągle zainteresowany zbawianiem ludzi. Jego wielki nakaz misyjny skierowany do Kościoła nie przestał być nieaktualny czy zminimalizowany, ale ciągle słowa, które Jezus wypowiedział, zanim odszedł do nieba, mówiące: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę o tym, co Boże Słowo na ten temat mówi, naszego zaangażowania pomyśleli i zastanowili się. Pamiętacie, w Sylwestra wskazywałem, tak byłem poruszony w moim sercu ze słowa z listu do Tymoteusza, abym się troszczył, abyś się troszczył o to, żeby twoje, moje postępy były widoczne wobec wszystkich. I słowo to, co prawda, skierowane zostało do lidera Kościoła, do jednego z przywódców Kościoła, jednak my wszyscy doskonale rozumiemy, że to słowo skierowane jest do każdego z nas, do każdego Bożego dziecka. Kochani, skoro jest tyle głoszonego słowa, ja bym nie chciał, żebyśmy gdzieś tam odłożyli sobie zupełnie: aha, ja to słyszałem i gdzieś tam sobie gromadzę, ale modlę się, myślę o tym, sam mówię do siebie, aby Słowo Boże zmieniało w końcu ciebie i mnie, aby zmieniało nasze życie, naszą postawę, nasze zachowania, nasze reakcje, to, co robimy też w zgromadzeniu. Abyśmy pozwolili, poddali się Słowu żywego Boga, bo wtedy będziemy błogosławionymi przez Boga. Kiedy jesteśmy poddani i posłuszni Słowu Bożemu, a nie tylko odhaczamy i mówimy: aha, to było ciekawe, już to słyszałem. I pamiętacie, tam apostoł Paweł w tym fragmencie, to jest słowo skierowane do tych, którzy już umiłowali Pana. Abyśmy czynili postępy, jeśli chodzi o Jego Słowo. To jest ciekawe właśnie tutaj w języku greckim, kiedy to sprawdzałem, tam jest na pierwszym miejscu, żeby on wzrastał w słowie, czego nie ma w naszym tłumaczeniu, żeby wzrastał w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Bo w ten sposób, tego pilnując, Tymoteusz zbawi siebie i zbawi tych, którzy go słuchają. Popatrzcie, jesteśmy z jednej strony zbawieni przez łaskę, przez ofiarę Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony my cały czas jesteśmy w tym procesie zbawienia i uratujemy nasze życie, zachowamy nasze dusze, kiedy będziemy trwać i pilnować tych rzeczy, o których mówi Paweł. W słowie, w postępowaniu, które zmieniam dlatego, że Bóg mówi słowo, jak mam go wielbić, jak mam mu służyć, co mam robić. Nie pozostaję ciągle niezmieniony na takim, jakim byłem w momencie, kiedy mnie zrodził. Chociaż niektórzy przeżywają to nowonarodzenie i tą przemianę tak radykalnie, tak mocno, że ona już na samym początku jest tak widoczna i mocna, a niektórzy gdzieś bardzo, bardzo powoli. Jedno jest pewne, bracia i siostry, my musimy się zmieniać według Bożego Słowa. Musimy zewlekać z siebie to, co jest należy do starego człowieka, a oblekać się w Jezusa Chrystusa, to, co należy do tego nowego człowieka. Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie zmian. A więc miłość, dalej wiara, czystość, to wszystko powinno być bardzo widoczne.
A więc Tymoteusz miał się zatroszczyć o zbór w Efezie, miał uporządkować pewne rzeczy. Ale z drugiej strony to jest to, co dotyczy nas. A z drugiej strony ciągle jest aktualne to wezwanie, ta praca, którą mamy wykonać jako lud Boży, aby wypełnić wielki nakaz misyjny. Co roku, kiedy nowy rok się rozpoczyna, wiecie, gdzieś tam na nowo jakby się budzą we mnie takie znowu pewne oczekiwania i znowu pewne pragnienia i wołanie do Boga. I to jest ogromna walka, ale nie chciałbym na tym poprzestać jakby w pierwszych dniach nowego roku, ale chciałbym, żeby twoje, moje serce zostało rozpalone na początku roku, abyśmy ten rok, który jest przed nami, jeśli Bóg da tobie i mnie go przeżyć, abym mógł go przeżyć dzień po dniu tak, aby wypełnić Jego wielki misyjny nakaz, drodzy. Aby mógł być skoncentrowany. Brat Wojciech, czytając listu do Efezjan, zwraca uwagę, myślę, że to jest ta najważniejsza rzecz, abyśmy żyli dla chwały naszego Pana i Zbawiciela. Każdy dzień jest wyrażaniem naszej, mojej, twojej chwały dla Boga, bo dlatego zostaliśmy stworzeni, dla tego celu, aby On był, Jemu była przyniesiona chwała z twojego i z mojego życia. To jest najgłówniejszy cel. A drugim celem, najważniejszym, wydaje mi się, jest to, abyśmy proklamowali, zwiastowali ludziom dobrą nowinę, że jest dla nich nadzieja, że mogą pojednać się z Bogiem, aby także oni dołączyli do nas i żyli dla chwały Bożej, a nie dla samych siebie. Tak więc chciałbym tutaj, żebyśmy zwrócili uwagę na tą kwestię, że Bóg ciągle, dzień po dniu, dlatego że jeszcze Jezus nie przyszedł, jest ciągle zaangażowany w ratowanie ludzi. W ratowanie ludzi. Kochani, Bóg czyni to w różnoraki sposób, ale chcę podkreślić, że ten wielki nakaz, idźcie tedy i czyńcie uczniami, jest cały czas aktualny, nigdy nie został odwołany, nie stracił na swojej wartości i chcę powiedzieć, że Bóg całym sobą jest w to zaangażowany. A jeżeli Bóg jest w to zaangażowany, to ja też chcę być w to zaangażowany, drodzy. Nie mogę się poddać zniechęceniu, nie mogę opuścić rąk, moich kolan i powiedzieć, to nie działa. Albo nie działa tak, jakbym chciał to oglądać. Kochani, czy Bóg jest zaangażowany w ratowanie ludzi dzisiaj? Ja myślę, że pytanie jest retoryczne. Bóg daje cały czas, daje nam dowód swojej miłości i miłości do człowieka. I Słowo Boże mówi tak, Bóg umiłował ten świat, że oddał za nas, za ciebie, za mnie, za każdego człowieka, oddał na śmierć krzyżową swojego umiłowanego, jedynego Syna. Oddał, aby wykupić, aby wybawić człowieka z wiecznej śmierci, aby go uratować. A więc nic się tutaj nie zmieniło, skoro On jeszcze nie przyszedł, to ciągle On jest w to zaangażowany. Bez względu na to, jak ludzie odpowiadają na to wezwanie i bez względu na to, jak Kościół, ty i ja traktujemy to wielkie wezwanie i to posłanie nas do tego, abyśmy szli i czynili ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. To jest dobra rzecz, dobra wiadomość, aby sobie przypominać i zachęcać. Moi drodzy, po drugie, przecież Syn Boży przyszedł, aby wykonać ten plan. Dobrowolnie ogołocił się z chwały. Dobrowolnie stał się człowiekiem. Dobrowolnie stał się sługą, wręcz niewolnikiem i wziął na siebie twój i mój grzech, Syn Boga żywego, aby nas ratować. Kiedy pomyślę o Bogu Ojcu, który oddaje swojego umiłowanego Syna, i kiedy pomyślę o Jezusie Chrystusie, który przychodzi i zostawia chwałę niebios na tą ziemię i oddaje życie za najgorszych grzeszników. Wiecie, moglibyśmy licytować, kto jest gorszym grzesznikiem.
Ale Słowo Boże mówi, że wszyscy zawiedliśmy, wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy odstąpiliśmy od Boga i byliśmy wrogo do Boga nastawieni. A pomimo tego, nic innego jak miłość żywego Boga, Jego bezinteresowna miłość, dlatego że Bóg zapragnął nas uratować. Nie uratował aniołów, którzy mu się zbuntowali, ale zapragnął uratować nas, ludzi stworzonych na Jego obraz i podobieństwo. Oddał swojego Syna. Bóg, wydaje mi się, jestem przekonany, cierpiał, tak jak syn, który cierpiał na krzyżu, ojciec cierpiał, widząc swojego syna, który oddaje życie za nas. I zrobił to z wielkiej miłości do każdego z nas. To nam cały czas pokazuje, jak wielka jest miłość Boga. Kochani, ludzie przychodzą do Boga w różnoraki sposób. Nie przychodzą tylko poprzez ogłaszanie sądu nad nimi. Przychodzą ludzie do Boga złamani, skruszeni właśnie Bożą miłością. Kiedy są zbuntowani, kiedy są źli, ta Boża miłość objawiona wobec nich robi dużo więcej niż wołanie, że sąd Boży jest nad nimi. Niektórzy odpowiadają na wezwanie o sądzie, ale wielu odpowiada, jest skruszonych, złamanych miłością Boga skierowaną do nich. Duch Święty jest zaangażowany w ratowanie nas ludzi. Gdyby nie Duch Święty, gdyby On nie został posłany, gdyby On nie ożywił Słowa Bożego dla Ciebie i dla mnie, gdyby Duch Święty nie otworzył moich oczu ślepych, nie rozumiałbym Ewangelii. Ale to Duch Święty pokazał nam na krzyż, objawił nam to, co wydarzyło się na Golgocie dla Ciebie i dla mnie. To Duch Święty rozświetlił światło i pokazał nas stan Twojego i mojego serca. I zobaczyliśmy tam brud i ciemność. I pokazał nam na Jezusa, który cierpiał dla nas, za nas, aby stać się okupem za nas, wykupić nas z naszych grzechów. A więc, moi drodzy, kiedy Jezus mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami narody, mówi to dlatego, że On zainwestował, że On oddał to, co najlepsze ze swojej strony, aby człowieka z sobą pojednać. Ewangelia jest radosną, dobrą nowiną skierowaną od Boga do człowieka, aby człowiek mógł się z Bogiem pojednać. Wiecie, czasami apostoł Paweł mówi zadziwiające słowa i mówi w takiej wielkiej miłości, mówi, prosimy was, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, prosimy was, pojednajcie się z Bogiem w różnoraki sposób. Ewangelia jest zwiastowana, przekazywana, ale jeśli nie jest przekazywana z serca pełnego miłości do Boga i do ludzi, to tak naprawdę nie jest przekazywana. Ja wiem, że niektórzy głoszą Ewangelię, mówi apostoł Paweł, z zazdrości. Głoszą, żeby mi sprawić, żeby dołożyć mi do mojego ucisku. Ale my nie chcemy w ten sposób głosić Ewangelii. Chcemy, żeby Duch Boży, Duch Święty, Twoje i moje serce na nowo wypełnił Bożą miłością. Tą miłością, która cały czas jest w Bożym sercu. Boga, który posłał Syna, abym nie ustał w tym zwiastowaniu, przekazywaniu Ewangelii, aby czynić ludzi uczniami Jezusa Chrystusa. Kochani, jeżeli nasze serce oziębło, a nie dziwię się temu, że sytuacja, trudności, życie powoduje, że stygniemy w tym. Pamiętamy na początku, jak dawaliśmy świadectwo wszędzie, wszystkim wokół, z wielką radością mówiliśmy, oto znalazłem Jezusa, oto Bóg ma moc, On może zmienić Twoje życie. Ale z upływem czasu, kiedy nie widzimy takich właściwych reakcji, zmęczeni i tak dalej, jakby stygną nasze serca. Po co dzisiaj o tym mówię? Modlę się i mówię to po to, żeby Twoje i moje serce na nowo, abyśmy szukali, aby miłość Boża Chrystusowa na nowo rozgrzewała Twoje i moje serce, abyśmy szli i dawali świadectwo bez względu na to,
jak ludzie będą reagować, ale abyśmy nie ustali i dawali świadectwo, że Jezus Chrystus ma moc zbawić człowieka. Jesteśmy zaangażowani dokładnie w tym momencie w to, w co zaangażowany jest Wszechmogący Bóg. On przecież zainwestował, dał wszystko, aby nas ratować. Ten Duch Święty ciągle działa i ciągle chce nas inspirować i poruszać nasze serca. A więc Bóg Trójjedyny jest zaangażowany w ratowanie człowieka i chce, żebyśmy pomogli, żebyśmy stanęli z Bogiem jako współpracownicy, bo przecież On wyraźnie mówi, jeżeli nie znajdzie tych, którzy będą zwiastować, to jak ludzie uwierzą? Skoro nie będzie tych, którzy będą dzielić się Ewangelią, to jak ludzie uwierzą? Drugi list Piotra w rozdziale drugim i trzecim wyraźnie mówią, on jeszcze nie przyszedł. On już nadchodzi, bracia i siostry. Ja myślę, że my słyszymy, jak on już nadchodzi i jego przyjście jest bardzo blisko. I to, co oglądamy dookoła nas i to, co się wydarza, jest bardzo blisko. Przedwczoraj bodajże przeczytałem informację na stronie internetowej. W wieku XXI ludzie już nie będą kupować na karty kredytowe. Nie, nie, to już będzie przeszłość. Już nawet nie z linii papilarnych, nie z rysów twarzy, ale będą chipy. Będą wszczepiane do palca. Na razie oni jeszcze nie wiedzą, ale mówią, będą chipy i to wszystko będzie działo się bezgotówkowo. O czym nam to mówi? To znaczy, że On przychodzi, bracia i siostry. I nie mówię, chociaż to wzbudza pewnego rodzaju niepokój, nie mówię to po to, ale mamy świadomość, że Pan jest blisko, a Kościół musi się przygotować. Oto musimy, tak jak tutaj jest napisane, my sami staliśmy się uczniami i mamy wzrastać w uczniostwie, ale z drugiej strony ciągle jesteśmy zaangażowani w ratowanie ludzi, aby byli uratowani i stawali się uczniami Jezusa Chrystusa. A Bóg ma moc. Bóg ma moc, aby nas zachować, aby nas przygotować, abyśmy byli gotowi, abyśmy nie ulegli pewnego rodzaju presji, czymkolwiek, ale abyśmy pozostali wierni Bogu. W liście do Tymoteusza, pierwszym, tym samym liście, w drugim rozdziale, apostoł Paweł mówi, że mamy się modlić za wszystkimi ludźmi. Zwróćcie uwagę, my się mamy modlić za wszystkimi ludźmi, za przełożonymi, za królami, za władcami. Pytanie jest, modlisz się? Modlimy się, przynosimy przed oblicze Boże ludzi, którzy są niezbawieni, którzy potrzebują ratunku, bo jeszcze tylko mała chwila, mówi Słowo Boże, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ale co ja w tym czasie, co Kościół ma robić w tym czasie, moi drodzy? Mamy bawić się, spędzać mile czas i tak dalej, możemy tak robić. A Bóg mówi, nie, oto czas jest krótki. Oto mamy być skoncentrowani na tym, aby głosić poselstwo Ewangelii, bo ten dom, ziemia płonie i za chwilę to wszystko będzie spłonie. A Bóg jest zainteresowany, aby ratować ludzi. I tam jest powiedziane, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. On ma nas, ma ciebie i mnie. Powiesz, kimże ja jestem? Prostym człowiekiem, chodzącym do pracy, trudzącym się, ciężko pracującym na swoje utrzymanie. Tak, ale nie tylko tym jesteś. Jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś Jego ustami, Jego heroldem, znającym Pana. Jesteś Jego synem i córką. Oto znasz Jezusa Chrystusa. Oto Bóg dał Ci autorytet, abyś mógł stawać na rozdrożach i mówić i głosić. Jezus Chrystus miłuje Cię. Jeszcze jest czas, aby się pojednać z Bogiem. Kochani, musimy wykupywać czas. Musimy znaleźć możliwości. Oto Pan nie mówi o tym, zabawiajcie się dobrze, zarabiacie więcej, spędzajcie lepiej czas na tym i na tamtym.
Ja nie mam nic przeciwko wypoczynkowi i dobrze spędzonemu czasu, ale to nie jest to, o co Bogu chodzi. Nasze skoncentrowanie, uwaga powinna być o to, co mam zrobić, Panie. Daj mi łaskę i moc Ducha Świętego, abym mógł ratować ludzi, którzy idą na zatracenie. Bo Bóg nie przestał ratować ludzi. Bo przecież żyjemy w czasie nie tylko oczekiwania, że On przychodzi, ale żyjemy w czasie wielkiego Bożego poruszenia na tej ziemi. I wielu ludzi przychodzi i oddaje swoje życie Chrystusowi. Jezus powiedział tak, żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało. Kochani, statystycznie ci, którzy badają jakby życie Kościoła, mówią 10% w zborze, każdym zborze, 10% ludzi są naturalnymi ewangelistami. Tylko 10%. Którzy mają ten takie pragnienie, taki zapał więcej niż inni, aby mówić i zwiastować i świadczyć o Chrystusie. Ale Bóg chce, żeby każdy z nas, bo nikt z nas nie jest ominięty, aby był świadkiem Jezusa Chrystusa, aby dawał świadectwo i wzywał ludzi do pojednania z Bogiem. Abyśmy to czynili z wielką Bożą miłością, ale też w sposób taki zaplanowany, szukający ludzi. Inne miejsce mówi, ratuj wydanych na śmierć. Przy powieści 24 rozdział, wiersz 11 i 12. Ratuj wydanych na śmierć, a od tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to. A ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Kochani, myślę, że jest czymś strasznym, kiedy jesteś uratowany, jesteś bezpieczny, jesteś zbawiony, a nie robisz nic albo niewiele, aby ratować innych, którzy idą na zatracenie. To jest coś strasznego, kiedy nie wkładasz serca w modlitwy, wołania do tego, aby i nie dajesz świadectwa, aby innych ostrzec przed nadchodzącym gniewem i sądem Bożym. Nie mówiąc o tym, że Bóg miłuje ludzi i chce ich uratować. Nie tak dawno, w zeszłym roku, bodajże to było, kiedy usłyszałem, że niedaleko nas młody człowiek, prawdopodobnie koło 30, odebrał sobie życie. Wiecie, to mną wstrząsa. Mówię, Boże, oto młody człowiek, przed którym jest życie, on dopiero rozpoczyna. Gdzie my jesteśmy? Czy zrobiliśmy wszystko, aby dać świadectwo, aby powiedzieć o Jezusie Chrystusie? Pamiętacie, kiedy Jezus, będąc zaangażowany w ratowanie ludzi, przeprawia się przez jezioro Genezaret i dociera do tego opętanego przez legion demonów. Jezus nie musiał tam iść. Wiecie, taktyka Boża jest prosta. Idźcie tam, gdzie są ludzie, gdzie możecie ich spotkać, módlcie się o nich, nawiążcie relacje, bądźcie blisko, abyście mogli zdobyć zaufanie, a później w miłości mówcie o tym, kim jest dla was Jezus. Pastorze, to wymaga czasu, zaangażowania, ale my nie mamy czasu. Jeżeli nie masz czasu, to na co masz czas? Jeżeli Bóg zainwestował wszystko, aby ratować ciebie i mnie i spotkała ciebie i mnie łaska. Bóg zwrócił uwagę na ciebie i na mnie i łaska cię spotkała, że słowo Pana dotarło do ciebie. Jak gdybym zapytał każdego z nas, kto ci świadczył o Chrystusie? Bo musiał być ktoś, kto rozpalił iskrę, pozwolił Duchowi Świętemu zadziałać. Prosty człowiek, taki jak ty i ja. Ale Bóg może zmienić nas zawsze, czyjeś życie. I ty jesteś tym narzędziem, i ty jesteś tą osobą, którą Bóg chce użyć. I mówię to z całym przekonaniem i świadomością. Bóg ma ciebie i mnie, i Bóg chce cię użyć. I ten człowiek został uwolniony. Wiecie, co Jezus mu powiedział? Wiecie, jakie słowa Jezus do niego powiedział? Zostań i idź, opowiedz
tam w swoim domu, jak wielkie rzeczy, jak wielkie zmiłowanie Bóg nad tobą okazał. On chciał iść zaraz z Jezusem, mówi, nie, idź i opowiedz. Idź i opowiedz. Kochani, ludzie przed krzyżem, jest dwa rodzaje ludzi przed krzyżem, zanim przychodzą do Chrystusa. Jedni to są ludzie, którzy kompletnie nie są zainteresowani Bogiem i zbawieniem. Kompletnie. Jak mogę do nich dotrzeć? Właściwie powinienem może machnąć ręką na nich. Ale jeżeli ty będziesz jako Boże dziecko okazywał tym ludziom coś z Bożej miłości, twoje zachowanie, twoje słowa, twoja postawa, to, że będziesz uczynisz coś dobrego dla nich ze względu na Chrystusa, to może potrząsnąć nimi. Sprawić, że oni nagle z tych totalnie obojętnych zaczną pytać się, dlaczego? I są oczywiście ludzie przed krzyżem, którzy nie podjęli decyzji, są zainteresowani, z którymi mogę rozmawiać już i dawać im świadectwo i wyjaśniać im Ewangelię. Oczywiście to oni muszą podjąć decyzję. To Duch Święty ich będzie przekonywał, ale twoje i moje świadectwo jest tutaj niezbędne. Jak mają uwierzyć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje, który mówi? Bóg zaczął do mnie przemawiać nie przez pełne świadectwo tego, który mi świadczył, tylko poprzez jedno pytanie, czy jakieś proste nakierowanie na Boga, a później Duch Boży zaczął pracować nad moim sercem, że zacząłem czytać Boże Słowo. I to, co mnie złamało, to miłość. Miłość, że On pomimo wszystko mnie kocha. A innego mojego przyjaciela, który będąc zupełnie w kościele gdzieś tam usłyszy od księdza o piekle i to nagle nim tak wstrząsnęło i Duch Boży użył tego stwierdzenia, że zaczął zastanawiać się nad swoim życiem, nad swoim zbawieniem, że on idzie do piekła. Wiecie, Bóg ma różne sposoby. Bóg wykorzystuje różne sposoby. A więc mamy ludzi totalnie obojętnych. Oglądaliśmy niedawno taki film. Zaprosiliśmy naszą sąsiadkę. Wiara czyni cuda. Na autentycznych wydarzeniach z jednego zboru amerykańskiego. Przychodzi jeden z tego zboru, aby świadczyć jakiemuś mechanikowi samochodowemu. A on się śmieje z niego. Mówi, ja Bogu, w ogóle twojego Boga nie potrzebuję. Ja zbawienia nie potrzebuję. No to on w desperacji wziął kartkę i mówi, no napisz takie oświadczenie, ja i tak idę dobrowolnie do piekła i się pod tym podpisuję. No i on mówi, dawaj, podpisuję, że on dobrowolnie chce iść do piekła. Żadnej refleksji. Ale znalazł się ktoś, który zaczął świadczyć i mówić. Opowiadać. I tam w tym filmie jeszcze jest inna postać. Zbuntowany młody syn pastora, który idzie swoimi drogami, wpada w narkotyki, przestępstwa, napada na jakąś kobietę w pralni, obrabowuje ją. Później właśnie na tego mechanika samochodowego wdziera się do jego, włamuje się do jego warsztatu i ograbia go tam na ileś. Jakąś sumę pieniędzy. Chce popełnić samobójstwo. Wiecie, wychodzi na most i skacze. Skacze do rzeki, a obok tam pływa jakiś starszy człowiek w łódce i łowi. I on akurat spadł obok niego i ten go wyciągnął. A później już siedzi w domu i chce sobie kolejną dawkę narkotyków strzyknąć. I nagle słyszy śpiew. Nagle widzi coś z dzieciństwa, jak śpiewa ze swoją mamą pieśń chrześcijańską o Bogu. Duch Boży zaczyna do niego przemawiać. Wiecie, rodzice się modlili we dnie i w nocy o niego. On nawet nie wiedział, że mama mu zmarła. Ale Bóg zaczął przemawiać, bo coś, co było włożone od dziecka w jego serce i Duch Boży zaczął pracować.
Wiecie, jeden totalnie obojętny ignorant, drugi właściwie, i nagle on tam pada na kolana i oddaje życie Chrystusowi. Wiecie, też ciekawe w tym filmie, świetnie to ukazali, jest totalnie przemieniony. Idzie, odnajduje tą kobietę w tej pralni, którą okradł, przeprasza ją, prosi o wybaczenie i mówi, że odda jej wszystkie pieniądze. Wiecie, ona go bije po twarzy w takiej złości. A on mówi, wiem, zasłużyłem na to, ale przebacz mi. Idzie do tego mechanika, który podpisał się, że jest gotów iść do piekła. Mówi mu, słuchaj, było włamanie tu u ciebie. Ja byłem tym, który się włamał. Ten mówi, policję zadzwonił, mówi, zrób jak uważasz, ale ja przyszedłem, aby ci przeprosić cię i oddać ci to, co zrabowałem. Co miesiąc będę ci dawał $300, aż spłacę wszystko, co ukradłem. Łaska, Boże działanie, Boża moc. Wiecie, i to był moment zwrotny. Ten, który gardził, ten, który się śmiał, ten, który mówi, ja jestem gotów, to złamało jego serce. I dzwoni do tego przyjaciela, który mu pierwszy świadczył, mówi, muszę z tobą porozmawiać o Jezusie. A książka, którą wam poleciłem o tym nawróconym muzułmaninie. Parę lat budowania relacji, przyjaźni. On powiedział, to jest muzułmanin. Parę lat świadczenia, mówienia i Duch Boży dotknął się serca tego człowieka. Kochani, co chcę powiedzieć? Boga ewangelizacja kosztowała wszystko. I chcę wam powiedzieć, że ewangelizacja i dawanie świadectwa kosztuje Kościół. Nas. Nasz czas, naszą uwagę, naszą modlitwę. Możesz robić w tym czasie zupełnie coś innego dla siebie, ale dlatego, że chcesz ratować ginących, te wszystkie swoje inne rzeczy zostawiamy i jedziemy gdzieś świadczyć, gdzieś mówić, gdzieś ewangelizować, modlić się, dawać pieniądze, aby Ewangelia była zwiastowana. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, dołóżcie wszelkich starań. Dlaczego? Bo nasz Bóg, który nas uratował, zainwestował, poniósł wszelką ofiarę i oczekuje tego od nas, od każdego z nas, abyśmy ratowali idących na śmierć, abyś nie mówił, nie wiedziałem, bo Bóg to widzi, Bóg to przejrzy i Bóg odda nam. Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Bądźcie tymi, którzy są uczniami, których życie doznaje przemiany według Bożego Słowa, ale też bądźcie tymi, którzy dają ciągle świadectwo. Mówię to do nas wszystkich, bo wszyscy to samo przeżywamy. Czasami taką wielką frustrację i zniechęcenie. O to mówię, o to świadczę, o to głoszę. Dwoje się i troje. A Bóg ciągle cierpliwie czeka, aby okazać łaskę i zmiłowanie. I dlatego jeszcze nie przyszedł, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie chce, żeby ci wierzący, którzy potrzebują przemiany, doszli do tej przemiany i byli gotowi na jego przyjście. Ale też nie chce, żeby ci, którzy go nie znają, aby pozostali takimi i szli na wieczne zatracenie. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi o dobroci Bożej. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Popatrzcie, jakim jest Bóg. Pełen ciągle dobroci, cierpliwości, pobłażliwości wobec grzesznika, aby go przyprowadzić do siebie. Tak więc, rozmyślając dzisiaj nad naszym nabożeństwem, nad tym słowem, chciałbym na początku tego roku zachęcić, przypomnieć, wezwać nas. Metoda jest prosta. Idź. Idźcie. Kiedy patrzę na Jezusa, który mówił, ja nie mogę tutaj pozostać, muszę, żeby iść, aby inne miasta usłyszały. Kiedy musiał przechodzić przez Samarię, spotkał się z Samarytanką,
Jeden z nas by nawet na nią nie zwrócił uwagi. Kobieta, która już miała 5 mężów, teraz żyje bez ślubu. Ale Jezus szedł specjalnie do niej, szukał ją, bo pragnął ją zbawić. I ta Samarytanka, ona mówi, ja wiem, że ma przyjść Mesjasz. Zobaczcie, kobieta, która jest uwikłana w takie życie, o, w jej sercu, w jej umyśle są myśli o Bogu, o Mesjaszu. Ja wiem, że Mesjasz ma przyjść. Tylko nikt jej do tej pory go nie objawił. Jezus przyszedł, aby ją znaleźć. Nie potępić. Znaleźć, okazać łaskę, aby ona mogła być oczyszczona, przemieniona i później z radością biegnie i jej świadectwo dotyka miasteczka, w którym mieszka. Sądzić można łatwo ludzi, ale Bóg teraz nie sądzi, nie przyszedł po to, aby sądzić, ale aby ratować. Czas sądu przyjdzie. Ale teraz jest czas łaski, czas zmiłowania, czas głoszenia dobrej nowiny. I ty i ja, Bóg wzywa nas, abyśmy stanęli i robili, co mogli, aby uratować ludzi. Idź. Mów, co Bóg tobie uczynił. Zdaj się na to, że Duch Święty w odpowiednim czasie twoje świadectwo ożywi. Twoje słowa, które wypowiadasz, ożywi w odpowiednim czasie. Ale jeżeli nie będzie słów, jeżeli nie będzie świadectwa, co Duch Święty ożywi, jeżeli właśnie ty i ja jesteśmy w danym miejscu i nikogo tam już nie będzie, co Duch Święty ożywi, jeżeli ty i ja milczymy? Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dzięki Bogu. Znalazł ciebie, znalazł mnie, dzięki Bogu. Ale Jezus teraz daje nam wezwanie, polecenie, idź tedy na cały świat i głoś, i czyń uczniami, czyń moim uczniem. Będziemy się modlić. Pamiętajmy, ewangelizacja, czynienie ludzi uczniami wymaga poświęcenia, poświęcenia, poświęcenia. Mojego życia, mojego czasu, moich środków. Ale nie będzie większej, myślę, radości i nagrody, kiedy znajdziemy się w niebie, jak podejdzie ten, tamten, jeszcze ktoś i powie, to, co mi wtedy mówiłeś, to, co mi świadczyłeś, ja wtedy cię wyśmiałem, ale Duch Boży mi to przypomniał. I zwróciłem moje serce ku Bogu. Kochani, módlmy się, aby ten rok, który jest przed nami, był rokiem po prostu z taką naszą uwagą i skoncentrowaniem będę dawał świadectwo o Chrystusie. Słaby jestem sam w sobie, ale wiem jedno, Wszechmogący Bóg i Jego Duch Święty są ze mną. I On ma moc przekonać i ożywić. Czy chcemy się teraz modlić i prosić, Panie, zechciej mnie użyć, zechciej mnie użyć. Oto jestem, oto chcę być skoncentrowany na tym, aby dać od Tobie świadectwo. Zechciej mnie użyć. Pomóż mi, pokieruj mnie. Wiecie, może to być niezaplanowane, ale też może to być bardzo zaplanowane. Teraz nie pamiętam, który z wielkich mężów Bożych powiedział, on mówi tak, co wieczór wychodził, brał parasol. Musiało chyba to być w Anglii, bo tam zawsze pada. I kogo napotykał bez, zapraszał go pod parasol. I w tej krótkiej jakby spacerze dawał świadectwo i świadczył, wielu ludzi tam pod parasolem jednało się z Bogiem, oddawało życie Bogu. Ja nie mówię, że tak musi być, tylko rozumiecie, on był gotów, aby dawać świadectwo, szukać okazji, aby dawać świadectwo. Chciejmy się pomodlić. Chciejmy prosić Pana, aby nas użył w tym nowym roku. Aby zabrał zniechęcenie, czasami frustrację,
nie musimy przedabrzać, ale w odpowiednim czasie, w umiejętny sposób, abyśmy umieli powiedzieć, kim jest dla nas Chrystus i co dla nas uczynił. Jaka jest nasza nadzieja? Możecie siedzieć, możemy powstać teraz do modlitwy. Jak to się czuje? Ale chcielibyśmy się teraz modlić razem społecznie. Wszechmogący Panie, tak wołamy do Ciebie teraz. Kiedy, Panie, rozpoczyna się nowy rok, właściwie każdy czas jest dobry. To nie ma żadnego znaczenia, że jest nowy rok. Panie, modlimy się o dni przyszłe, modlimy się o ten czas przyszły. Proszę Cię, Panie, dotykaj mojego serca, naszych serc. I daj, abyśmy byli, Panie, tymi, którzy są gorliwymi, którzy mają serce pragnące, aby ratować idących na śmierć. Panie, zechciej nas użyć takimi, jakimi jesteśmy. Zechciej użyć naszego świadectwa. Daj nam umiejętności i mądrości. Daj, abyśmy mogli mówić śmiało z odwagą, kim jesteś dla nas. I że jest łaska. I że jest możliwość pojednania z Tobą. I że jest możliwość poznania Ciebie i doświadczania Ciebie, Panie. Proszę Cię o samego siebie. Proszę Cię o każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Prosimy Cię o tych, których dzisiaj nie ma tutaj razem z nami. Boże Wszechmogący, abyśmy byli zaangażowani w to wielkie posłanie. Każdy z nas. Pomóż nam, Panie. Działaj w naszych sercach, w naszym życiu i działaj przez nasze życie, Panie. I daj nam widzieć owoce tego. Wszechmogący Panie, a nawet jeśli byśmy nie dostrzegli kiedyś wieczności, abyśmy mogli widzieć, że Ty się przyznałeś, że Ty dotykałeś, że Ty przemawiałeś. Ojcze, dopomóż nam, poruż nasze serca, poruż nasze serca. Duchu Święty, przyjdź i napełnij nasze serca Twoją gorliwością, Twoją miłością do Ciebie i do ludzi. Pomóż nam też, Panie, wzrastać w uczniostwie i pomóż nam, Panie, czynić z ludzi uczniów, dając świadectwo o Tobie. O to się modlimy, Panie.